Siemanko, z tej strony Piwna Japa. Dzisiaj zabieram Was tak troszkę przedpremierowo, przed Baltic Porter Day, świat porterów bałtyckich. Na stole widzicie przede mną czterech przedstawicieli tego stylu, czterech klasycznych przedstawicieli, w tym złotego medalistę, zwycięzcę wszystkich kategorii konkursu piw rzemieślniczych, czyli browar staropolski i ich porter 180. Decyzja ta, wybór komisji sędziowskiej wywołał sporo kontrowersji. Wytłumaczenie tego było po prostu, że on był najciekawszy, najfajniejszy, najbardziej też stylowy w tym ze wszystkich piw, które w swoich kategoriach zdobyły złote medale. No to nie mogło się obejść bez tego, żebym też nie spróbował tego piwa. No ale co to by była za recenzja samego porteru kultowego, bez jakichś odnośników. I tym oto sposobem dorwałem w ostatnim tygodniu butelki referencyjne. I będzie to wszystkim dobrze znany żywiec porter. Będzie to wielokrotnie nagradzany Comes Porter Bałtycki. No i nowość na rynku, która się też pojawiła, czyli Gryfus Portowiec, to jest też bałtycki porter. Parametrowo wszystkie piwa mają 21 plato, z wyłączeniem staropolskiego, który ma 22 plato, ale alkohol już w tych piwach jest na różnym rozkładzie. Nie będzie tak kolorowo, nie będzie tak ciekawie, jeśli chodzi o to, co będę pił, gdyż za parę minut zobaczycie w tym miejscu panią operator i Jess naleje mi te piwa, nie wiedząc, gdzie jest co. Otaguje mi, ona będzie do końca materiału wiedzieć, a ja postaram się wytypować najlepszego portera bałtyckiego i wtedy się okaże, czy kultowy rzeczywiście jest tak kultowy i tak dobry w tym roku. Zaczynałem od piwowara. Jest to, nie jest to żadna reklama płatna. Sam, że tak powiem, nabywam sobie i czytam. Kwartalnik. No i tak się złożyło, że akurat porter bałtycki jest piwem czy stylem numeru. No i też sobie tutaj doczytałem dokładnie, jak powinien ten styl wyglądać, jak smakować, no i jak przede wszystkim powinien być ogólny odbiór. A więc ja na chwilę znikam, tu się pojawia pani operator, no i ja wracam, jak już będzie nalane, dostanę sygnał, że zapraszam. Dobra, wygoniliśmy go. Ja tu już mam cztery szklany, parę przydatnych pomocy ze studiów. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Szklanki dobrane losowo. A few moments later. I za dwie minutki zaprosimy go z powrotem. Ja sobie zerknę jeszcze, czy wszystko dobrze. No, małe porządki na stole jeszcze nastały. Widzę, że mam nalane każdego porterka. A więc tak. Kolorystycznie, wizualnie, chyba każdy na pierwszy rzut oka spełnia, no brakuje mi piany, no ale to też może kwestia nalewania, czekania, też takiego raczej bezpiecznego lania, a nie lania całej butelki. Po kolorze, nie wiem, czy tak bym coś mógł powiedzieć, chyba ten ma najciemniejszą, różowy ma najciemniejszą pianę, jak widzę po tym okrążku, ale zacznijmy sobie od pomarańczowego piwa. Troszkę błotnisty, nie jest klarowny, a porter raczej powinien być, że to lager. Piana taka jak na espresso się tworzy, ładna, drobno pęcherzykowa. Aromat to jest słodowy, przypieczone ciasto, przypieczony spód od chleba. Troszkę nut takich likierowo-śliwkowych, likierowo-wiśniowych. Może delikatnie też czekolada i delikatnie taka paloność odkawowa. Ale raczej aromat jest słodki. Porter też nie powinien być słodkim piwem. On może mieć nuty słodkie, ale nie być całościowo. Wyraźna paloność na języku. Wyraźna gorzka czekolada. Trochę śliwek. Nawet lekka taka pralinka się może przebija. Dużo tego, co wspomniałem, to ciasto, ten pumpernickel się pojawia. Bardzo przyjemny. Aromat trochę wskazywał, że może być lekko alkoholowo. Ale jest tutaj naprawdę takie fajna słodycz na pierwszym planie i później jest pociągnięte na aftertaste. Ta paloność, ta gorzka czekolada właśnie. Ten taki mocno przypieczony spód od chleba, od ciasta. No jest bardzo fajny, tylko no, wygląda troszkę błotniście, tak bym powiedział. No, nawet tutaj pod światło, jak patrzę, jest nieprzejrzysty i taki dość mocno zamglony. Dobra, kubki smakowe na języku. Oczyszczone, lecimy z zieloną próbką. Tutaj bardzo ciemne.
W tym szkle ciężko zobaczyć ten kolor, tą klarowność, ale widzę tutaj w tym takim na dole, w tym takim przewężeniu, w takiej łezce, ono jest klarowne z takim miedziano-rubinowym refleksem. Zamerdajmy. Piana znów stworzyła się piękna, beżowiutka, troszkę grubsza niż przy pomarańczowej próbce. Tutaj więcej nut tostowych, więcej nut takiego opiekanego chleba białego. Trochę bardziej aromat mokrego słodu, trochę bardziej też skórka taka chleba na grillu opiekanego na jakimś ognisku. I powiedziałbym, że lekka nuta ziołowo-chmielowa. Dość wytrawny. Bardzo krótki jest ten smak, taki wydaje się w pierwszym łyku wodnisty. Mamy trochę gorzkiej czekolady, mamy troszeczkę naprawdę owoców. Może lekka jakaś taka figa się pojawia. No i taki znowu posmak tostowy, posmak opiekanego chleba, ale raczej delikatniejszy. Trochę więcej kawy się pojawia przy drugim łyku, ale jest to kawa zbożowa, czyli takie bardzo to delikatne, taki dość stonowany, taki bardzo wycofany ten porter pod zieloną plakietką. Łyczek wody. No i lecimy z trzecią próbką różową. Zamerdajmy sobie. Tu jest znowu porter, który wydaje mi się, że on jest bardzo tutaj taki ciemny. Nie widzę takich refleksów, żeby to było jakieś mocno zamglone, raczej klar. Piana bardzo grubo pęcherzykowa się tworzy i ona za chwilkę mi zniknie. Na szczęście nie jest taka piana jak na kolinie. Coś tam jest, więc pół biedy. O Jezu, ale śmieszne. Dużo nut pumpernikla, dużo nut melanoidynowych. Troszkę dużo skojarzeń mam z takim dobrze wyleżakowanym koźlakiem, czyli dużo suszonych owoców. Dużo jakichś rodzynek w czekoladzie. Lekko słodkawy. Na pierwszym planie nuta czekoladowo-kakaowa. Później dochodzi do głosu posmak espresso. Dużo się pojawia w tym drugim łyku nut od owocowych. Wiśnia, śliwka. Trochę nawet powiedziałbym lekko porzeczkowe, takie czerwonej porzeczki nuty. Czy czerwonych owoców po prostu, jakaś czereśnia. I w aromacie... Co, już wiem co to jest za zapach. Wczoraj nam się wydarzył mały wypadek podczas pieczenia ciasta. I to jest właśnie ten aromat przypieczonej takiej skórki na cieście. Która lekko się aż przyjarała. Troszkę mi się wydaje, że jest alkohol. Troszkę alkoholu się pojawia. Taka likierowa nuta znowu. Ale chyba najbardziej agresywny z tych trzech porterów. Najbardziej rysowy bym powiedział. I co może nie do końca tutaj być na plus tej stylowości, bo oceniamy jak największe zbliżenie do stylu, plus w drugim odczuciu to, co mi najbardziej smakuje. A jak dobrze wiecie, bycie geekiem raczej nie sprowadza się do tego, że pijemy jak najbardziej stylowe piwa, tylko te, które robią na nas największe wrażenie. I często wybieramy właśnie takie. Ale pobawmy się jeszcze przy jednej próbce w sędziego. Też taki bardzo gęsty, ciemny kolor, brunatny. No piana tutaj najsłabsza chyba. Mocno pralinkowy, mocno czekoladowy. Trochę nawet taki marcepan się pojawia. Kwaskowy w pierwszym odczuciu. Nuta takiej kwaśnej wiśni w czekoladzie. W aromacie dopiero dalej dochodzi przypieczony spód od chleba. Nuty opiekane.
Powtórzę. Ponownie kwaśne. Tutaj się za dużo nie pojawia. To kwaśność taka odkawowa, jakby ktoś przesadził z ilością kawy rozpuszczonej albo kawy zbożowej. Trochę nut właśnie takich marcepanowo-czekoladowych, kojarzących się ze słodyczami na Wielkanoc bardziej niż w okresie zimowym. Troszkę więcej się czekolady teraz pojawia, takiej gorzkiej na podniebieniu, po tym co zostało. No powiem, że może ten aromat nie zachęca, może w pierwszym spotkaniu ten porter nie jest jakiś zachwycający, tak jak chociażby pomarańczowy, który zrobił chyba na dzień dobry największe wrażenie. To bym nawet powiedział, że gdybym nie wiedział, co jest na stole lane, to mógłbym powiedzieć, że to jest nawet jakiś lekki barrel aged. Bo takie nuty marcepanowo-waniliowe mogą wywodzić się z beczki. Zawsze miałem skojarzenie, że Comes jest taki mocno intensywny, mocno rysowy. I powiedziałbym, że współdzielczym, czyli w różową karteczką jest Comes, a z zieloną jest żywiec. Zlecę też na klarowność, na taki dość pusty aromat. I zostanie mi do przypisania kultowy i portowiec z Gryfusa. Jeśli miałbym się sugerować tym, że ten porter zrobił tak ogromne wrażenie na konkursie, to powiedziałbym, że tu będzie kultowy, a to będzie Gryfus. Tłumaczę dlaczego. Te nuty, które mówię, że są takie marcepanowo-waniliowe, trochę jak od beczki, to mogło wywrzeć na tyle duże wrażenie, że to piwo zdobyło po prostu tytuł piwa roku. Nie miałem okazji pić kultowego 180 od dobrych 4-5 lat, więc nie powiem wam. Gryfus to jest nowość, więc tym bardziej nie miałem okazji jeszcze pić. A Żywca i Comesa nie wiem, czy ostatni raz nie piłem podczas zeszłorocznego Baltic Porter Day, jednego z materiałów, który wam też wrzucałem. Link znajdziecie gdzieś tutaj. No więc ostatecznie. Zielony to jest żywiec, Comes różowy, kultowy będzie ten taki pomarańczowo-łososiowy, a pomarańczowy bezpośrednio w szklaneczce pinty to jest portowiec. Czy pani operator potwierdza lub zaprzecza czemuś? Na pewno lubisz różowy. Sprawdź różowe. No dobra, sprawdźmy. To jest Comes, co bardzo mnie zaskakuje, bo zawsze go kojarzę. Pomarańczowy to jest portowiec, czyli się zgadza. Już widzę tutaj kartułkę. Pierwsze spojrzenie fajne, ale niestety w drugim uderzeniu już mocno ten aromat uciekł i piwo coś tak się nie za fajnie zachowuje. Też jak się ogrzało, więc dlatego mówiłem, że drugą rundę wąchańka. Różowy to jest ten kultowy. Zamieniłem chyba. No i żywiec się zgadza. Wyciągnę tak. Tu karteczkę też odkleję, żeby nie było. I tutaj też wyciągnę, żeby nie było, że są dwa takie same może. Nie ukrywam, że troszkę werdykt mnie zaskoczył. Tak jak mogłem się spodziewać, że żywiec będzie najsłabszy w tym zestawieniu. Po pierwsze koncern, po drugie zdarzają się fajne warki żywca, ale to nigdy nie jest porter, który będzie na tyle wybitny, żeby mógł konkurować z kraftowymi. Comes prędzej. I to naprawdę jest ogromne zaskoczenie, jak on smakuje. Dla ciekawskich, którzy by chcieli sprawdzić, partia 25 września 2025. Gryfus, no trochę zawód, bo myślałem, że w ciemne właśnie oni fajnie lecą. Jeśli z tego miałbym wnioskować, dlaczego sędziowie postawili na kultowy, to chyba dlatego, że on właśnie był aż tak odbiegający od tej słodkiej fali porterów, albo ja po prostu się zwyczajnie nie znam. A jeśli chcecie sprawdzić, no to polujcie na tą partię kultowego z datą 12.07.2027. On jest dostępny gdzieś w jakichś sklepach specjalistycznych, w marketach. I co przyjedzie, to go nie ma, więc też nie wiem, jak długo będzie na rynku dostępny. Ale dla waszej ciekawości spróbujcie sobie. Jest fajny czas na takie rzeczy, na takie eksperymenty. A jak wam się podobało takie porównanie, taki test, to dajcie łapkę w górę. Tam kliknijcie suba, żeby być na bieżąco. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Pa, pa! Pytanie zza kamery. Czy ja mogę prosić o szklankę wody, którą zostawiłem w pokoju? A co z tego będę miała? Dam ci spróbować piwa.